Patron podróżnych, kierowców i marki. Schowaj to. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No wieki wieków. O, jak przyjadą fajni ojczulkowie, popatrz. Małka. Czy ojcowie umieją abbę? Może zaśpiewamy? Abba, ojcze. Uwaga, uwaga! Mili Państwo, o godzinie 13.00 tylko dzisiaj i tylko w Dąbiu rozpocznie się maraton tańca, w którym główną nagrodą jest 50 tysięcy złotych. Ale to nie wszystkie nagrody, kochani. Pozostali dąbianie, którym zdrowie, umiejętności techniczne bądź po prostu ochota uniemożliwią uczestnictwo w naszym maratonie, mogą wziąć udział w loterii fantowej, w której główną nagrodą jest ten oto luksusowy samochód terenowy. Jessica? Ostrożnie. Uwaga. Na kręgos. Uwaga. Głowa. Czekaj. Kawałku. Nawet w jednym kawałku. Mamy postój, proszę państwa. Będzie postój. Panie konduktorze, długo będziemy stali? Samobójstwo co najmniej godzinę. Zwróćcie nam za bilety. Mamy postój, wypadek. Proszę księdza, chyba będzie potrzebne ostatnie namaszczenie. Ale może on innego wyznania. No. A jakie on tam może mieć wyznanie? Wiadomo, że nasze. Zresztą jakby nawet będzie ekumenicznie. Długo tu jeszcze będziemy stać? Póki prokurator nie przyjedzie. Bracie proboszczu, przystępujcie. Odszedł tragicznie z tego świata nasz, jak mają na imię? A skąd ja mam wiedzieć? Niech bracia przeszukają, może ma dokumenty. Niech się pan nie rusza. Nic się panu nie stało? Po coś go w ogóle dotykał? Przecież miałem go namaścić, to jak niby? To czemu, kretynie, uciekałeś? Automatycznie tak jakoś, kurwa. Jak Pawłow. Co? Gówno. To nie on, tylko jego pies nie uciekał, tylko jadł automatycznie. No to ja automatycznie uciekałem, nie? Witam was, Dąbie! Jesteście cudowni! Kochani, ja teraz cały Dąbie śpiewa razem ze mną ta noc, noc marzeń! Everybody, come out! Ta noc, noc marzeń. O kurwa, Jezuski zgubiłem! Kurwa, ja też! Noc, noc marzeń, ten dzień.
Dawaj go! O, kurwa, mać! Niech będzie pochwalony! Dawaj! Wieki, wieki, wieki! Kurwa! Kurwa, gitara! Kurwa! Kurwa! Czas głupi sen, w nim nie macie. Kochani, jesteście cudowni! Kocham was sobie! Wszyscy, którzy chcą kupić moją płytę, zapraszam was do zielonego namiotu, do pani Danusi! Danusia, pokaż się! Proszę Państwa, Jessica jeszcze do nas wróci. Jej czas jest bardzo napięty, ponieważ zaraz po koncercie w Dąbiu jedzie do studia nagrań nagrywać swoją autorską płytę. Wielkie brawa! Halo? Cześć. Jak to odwołana sesja nagraniowa? Jak to niezapłacone? Ale jak mi mówił, że wszystko zapłacił. O, super, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, a teraz poproszę na estradę naszego wielkiego sprzymierzeńca, mecenasa kultury, wójta miasta i gminy Dąbie, pana Romana Kaczmarka. Brawo. Nie, niczego nie odwołujcie. Nie. Ja mu te pieniądze z dupy wyciągnę. Tak, no. No, cześć. Cieszę się z waszego tak licznego... Można? Witam grzybiarzy, witam wędkarzy! Czego chcesz, Jasiu, Stasiu? Mam na imię Krystian. Grecy... Dziwne imię, jak na wieśniaka. Coś do pisania? Jessica? Jessica, co ty tu robisz? Wracaj. Masz coś do pisania? Co? Naszemu wielkiemu dobroczyńcy. No, proszę bardzo. Osorowi głównej nagrody. W noju przegiąłeś. Ale o co ci chodzi? Dla Krystiana. Niezapłaconą sesję, odwołane nagranie. Nie, to właśnie miałem ci wytłumaczyć. To tak? Nic takiego, niepotrzebnie się denerwujesz. Tak. Co, dostałeś autograf, to spadaj. No spadaj. Prezesowi Józefowi Stokrotnemu, który będzie tu z nami na ekranie. Halo? I po łączach otworzy nasz maraton w Dąbiu. Tak, tu Jessica. No cześć. No dawaj go na plazmę. Już, już. No. Są jakieś zakłócenia. Witamy, panie prezesie. A może powinienem powiedzieć, panie senatorze? Lepiej zostańmy przy prezesie. Witam wszystkich mieszkańców naszego pięknego miasta. Witam was w drodze do siedziby najwyższej demokratycznej władzy w kraju, którego wy, szarzy obywatele, jesteście jedynym suwerenem. I dlatego raduje się moje serce, że dzięki technologii XXI wieku mogę być teraz z wami. Tu skitramy, co? Arrivo con pellerinaggio questo primavera. Sì? Ah, che Dio ti benedica. Grazie. Vai con Dio, padre. Grazie. Gdzie ty byłeś, jak ciebie nie było? Gdyby nie siostra Genovefa, to by ci króliki wyzdychały. Sam mało nie zdechłem. Krystian, synek, gdzieś ty był? Co on sobie wyobraża? Tak się martwiliśmy z księdzem Damianem.
Tak się modliliśmy. Pewnie jesteś głodny. Masz. Zjedz. Nic mi się nie stało. Najpierw to mu się wyspowiadasz. Chodź. Maratonem tańca w Dąbiu rozpoczynam dzisiaj oficjalną akcję. A jak to nic? Że z kurwami nie będzie gadał. Słodzisz? Nie. Ale Mietek? Twój Mietek tak ci powiedział, nie wierzy. No i co? Nic. No ale co zrobiłeś, no? Nic. No ty głupia jesteś, wiesz? Niech inni zobaczą, że my tu nie siedzimy i nie płaczemy nad własną biedą. Ale cieszymy się i tańczymy. Dzisiejszy maraton tańca niech przebiega pod hasłem taniec i śpiew nas ubogaca. No brawo, brawo dla prezesa. Tańczcie. A nóg nie połamcie. Brawo, brawo dla prezesa Józefa Stokrotnego, brawo! Nawet nie wiem, ile mnie trzymali. 2 dni cię nie było. Ale się udało. Znowu uciekłem temu skurwysynowi. Ile jeszcze mu jesteś winien? Nie wiem. To cały czas rośnie. Ile? Na początku było 15. Teraz jest 18 z hakiem. A za co tyle? 15 to było za szkołę, za sponsoring. A teraz mi każdą nieodpracowaną dniówkę dolicza. Plus procenty. On nie ma prawa tak robić. Prawa. Przecież on tu jest prawem. Jak ogień z wodą, chcę być dziś z tobą. Jak ogień z wodą. Nawet sam Bóg, jak ogień z wodą, łączy nas z sobą. Mama, nie rób mi wiochy! Nie daj się, Michał! Synuś, w tej chwili, bo szału dostanę, no! Nie będę z tobą tańczył! Potańczysz, potańczysz! Tylko nie po szatańsku, tylko po ludzku. Przepraszam. A, i też znalazłeś w obuwniczym. Dziękujemy!
nasz twórcy kościelny. Uciekajcie stąd. Nic tu dla was nie ma. No już! Dzieci, zmykamy stąd. To jest prowizja od pana prezesa na specjalne potrzeby gminy. Tylko bez świrunku nic nie spierdol. No i śmigaj się rozejrzeć dookoła. Przecież w żadnym kościelnym regulaminie nie jest napisane, że osobom duchownym nie wolno tańczyć. Zresztą taniec. Taniec też jest formą modlitwy. Gdzie tak jest? Wszędzie. U Indian, u Żydów, u Eskimosów nawet. Powiedziałem, że sam sobie z tym poradzę? Dobra, dobra. Z tym twoim długiem raz na zawsze trzeba skończyć. Nie bój się. Z siostrą Cezarią dużych odsetek ci nie policzymy. A resztę przeznaczy się na porządny remont organów. Jakich odsetek? O czym ksiądz mówi? Przestańcie się wygłupiać. Sam zdobędę te pieniądze. Ale przecież to jest tylko taniec, no. No co? No ale co? Głupio wyglądamy? Głupio! A weź ty się i wyśpij. Kochani, jedzcie i pijcie. I w ten sposób zbierajcie kupony do naszej loterii. A ponieważ wiadomo, czasy ciężkie, niektórym brakuje gotówki, serdecznie zapraszamy do naszego Lombardu. Brawa dla Lombardu! Nie chcę tańczyć! Nie chcę tańczyć! Pierwszy chcę być! Mnie pan niech zapisze, bo ja na trumnę potrzebuję pieniędzy. No tak. Proszę państwa, przypominamy, że w naszym maratonie mogą brać udział tylko pary. Ale ponieważ pan jest pierwszy, to w drodze wyjątku otrzymuje pan od nas numer jeden i zgodę na taniec solo. Danusia, jedyneczka dla tego pana. Brawa, wielkie brawa! Panie i panowie, a teraz o poświęcenie placu do tańca poproszę waszego młodego proboszcza, księdza Damiana. Proszę bardzo. Drodzy parafianie, kochani moi, na zachętę dla was wszystkich chciałbym powiedzieć, że postanowiłem również osobiście przystąpić do maratonu. Towarzyszyć będzie mi siostra Cezaria, której nie widzę. Chciałbym tym gestem przekonać was, że jest to naprawdę fajna i prawdziwie sportowa impreza. A przy okazji można wygrać całkiem niezłą nagrodę. Ja sam mam pewien szczytny cel, dla którego tańczę, ale którego wam nie zdradzę. Mogę tylko obiecać, że razem z siostrą Cezarią... Wielkie brawa! ...że łatwo pokonać się nie damy. A teraz, kochani, błogosławię nasz maraton w Dąbiu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję bardzo, księże Damianie. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, ja przypominam, że można już się zapisywać u pani Danusi przy stoliku z płytami i kasetami, gdzie przy okazji, po bardzo atrakcyjnej cenie, można nabyć płytę z przebojami Jessiki, do których słowa napisałem osobiście. A propos, nie dajmy się dłużej prosić. Proszę państwa, krzyczymy i skandujemy, bo ona inaczej nie wyjdzie. Wszystkie rączki do góry i krzyczymy. Jessica! 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 Panie i panowie, przed państwem Jessica! Witajcie, kochani. Belek! Jessica, weź do tańca! Co? Jessica, weź do tańca! Jakbym się bała kogoś i choć mijają lata, dla nas to mała strata. Kochajmy się byle gdzie. Ale chyba chciałam zakończyć z panią. Spóźniony jest. Nie chcę, by czas dogonił nas. Odebrał nam. Coś się stało.
Szacuneczek pięknym paniom. Kierowca w domu jest? Jest. Znaczy się nie ma. A, to święty Krzysztof pomoże. Oj, chyba nie dopomoże. Cześć, dziewczyny. Cześć. Ej, kolego. A co ty tutaj handlujesz? No, obrazki święte rozdaję. No, pozwolenie masz? Jakie pozwolenie? A srakie. Wiesz, że to jest impreza zamknięta? Albo do maratonu, albo do loterii, albo do domu. Do widzenia. Co tam, dziewczyny? Super. A wy nie tańczycie? No chyba z tobą. Odebrał nam młodość i te. Felek! Wygrałeś! Pierwszy jesteś! No! Kupię to! Feluś, idź do domu, nic nie po tobie. Ale ja tu na trumnę tańczę, nie mogę! Petre, Wojta, chodź ci piwo postawię! Ej. No i co się śmiecie? No. Odczepcie się od niego. Krystian, kupcie piwo, to kupon na ten samochód dostaniesz. Do tańca i do różańca i do tańca, po piątce. Dajże 5 zł. No proszę ci, Rychu, dajże 5 zł, no. Schowaj te korale, bo w pierdol dostaniemy. Pedały jakieś. Jakie pedały? No normalne. Nie chcę, by czas dogonił nas. Ja pierwszy raz słyszę, żeby się dziecko miesiąc po terminie urodziło. A jak się wcześniaki rodzą, to ludzie wierzą. Ale jak się rodzą wcześniaki, to nie ma problemu. A o późniakach to ja nie słyszałam jeszcze. Mam dość. Zaraz mam jechać do szpitala, ale chyba już wolę, żeby to dziecko umarło. Agnieszka, wypluj to. Skąd mam wziąć pieniądze na leczenie mojego, jak na życie nie mam? A teraz jeden z moich największych przebojów. Po co tu przyjechałam? Odszedłeś nagle, mówiąc pa, po mym policzku jedna łza spłynęła, gdy zamknąłeś drzwi. Jurek, dobrze słychać? Jurek! Co krzyczysz? Patrz na tych dwóch, bo się jakoś dziwnie kręcą. Widzę. Dziękuję bardzo. 10 zł? Jakie 10 zł? Po 5 od osoby. A za co? No jak za co? Co pani myślisz, że oni 50 tysięcy tutaj za darmo dają? Nie, za maraton. Mama, nie rób obcia. Cicho. A napoje regeneracyjne, opieka medyczna, skorzystanie z WC-tu, numerek na koszulkę, to co? A co mi pani tu daje? No, za jedną parę. No to chyba 20 się należy, tak? Jeszcze 10 za płytę czeski. Ale na co mi to? No a co pani myśli, że co ona nam dla hobby macha? A nie ma jakiejś zniżki dla samotnej matki z dzieckiem? Nie. Michaś! Na wieki. Po co tu przyjechałam? Przepraszam. Proszę księdza. O, dziękuję. Szczęść Boże. Nie. Osoby duchowne zwolnione z opłat. A płyta? Kto by słuchał tego wyjca? No to Bóg zapłać. Ale co takie drobne? Dobra, pani to położy tu. Przewróciłam się. Nie na trawie, a na szkle. Przewróciłam się. Wszyscy w koło tłumią śmiech. Tam gdzie zawsze. Patrz, młody. Zguba się znalazła. Dojdź do niej. Masz szczęście, że nie możemy się nim teraz zająć. Przewróciłam się. Nie ma prawie, a na szkle.
Nie tańczysz? A ty? Jakbym wygrała 50 tysięcy, to spadam do Irlandii. Tam sobie otwieram swój zakład fryzjerski i ja mam wszystko w dupie. Andrzej idzie. Agnieszka, nie wstydź ci? O co ci chodzi? Matka już drugi dzień w szpitalu przy twoim bachorze zapierdala. Ty co, przyszłaś sobie potańczyć? Myśl, się odwal, nie widzisz, jak ona zmarnowana jest? Pożegnał z kurwami! Stachło, Mietek przyjechał. Oj, czekaj, czekaj, Jaćka. Nie przerywaj chłopakowi przyjemności. Niech się z kolegami pożegna. Oj, i ten. 10, 9, 0! Cywil! Przewróciłam się. Nie na trawie, a na szkle. Przewróciłam się. Dobra, idź do taty. Idź do taty. Ty, normalnie w szoku jestem. Cześć, Monika. Zatańczysz? Jak ładnie poprosisz. Cześć, Mietek. Z kurwami nie rozmawiam. Do kogo to powiedziałeś? Do twojej kurwy siostry. O, ty kurwa. Cześć. Zaraz, no! Chodź. Zostaw mnie! Zatańczymy. Poczekaj, no przecież muszę zamknąć. Kurwa, zajebie cię, zobacz, kurwa, zajebie cię! Sorry, Aga. Kurwa, cię, kurwa! Ja z nim, kurwa, zatańczę. Idziemy do szpitala! Nigdzie nie idziemy, to żadnego szpitala! Nie! Kurwa, chodź! Jessica! Pokaż bramkę! Zamknij mordę, chamie! A co ci się, kurwa, nie podoba? Odrzek się od niego. Grzecznie! Nie, nie, nie! Patrz, Jurek już się nim zajął. Dziękuję, kochani. Kochani, mam nadzieję, że nikt w dzisiejszym maratonie się nie przewróci. A jeśli już tak się stanie, to znajdzie pomocną dłoń. Dzięki, Dąbie. Człowieku, dobrze cię poznałem, bo byś tak w ryj zgarnął. Jurek, a co ty tu robisz? A bawię się w anioła stróża. A prezes dalej sobie kupuje chłopaków? Przy tym bezrobociu to sami się zgłaszają. Ja już się chuja nie boję. No bo on ma do ciebie słabość. A wiesz, co on robi z tymi, co się buntują? Krzyśkowi palucha upierdoli. A mi 3 razy nogę złamali, no i co? I tak go pierdolę. Idziemy na piwo? No co ty, na służbie jesteś? Proszę państwa, powitajmy prezydium i jednocześnie jury naszego konkursu. Wielkie brawa. Proszę państwa, powitajmy panią polonistkę Sławę Wnukówne, panią Janinę Kowaleską z zespołu Malby, pana wójta Romana Kaczmarka, pana komendanta Straży Pożarnej, pana notariusza Cichonia i pana komendanta Grzelaka. Wielkie brawa! Proszę państwa, teraz widzimy, pan wójt przekazuje nagrodę panu notariuszowi, który sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Przelicza pieniądze. Czy wszystko jest w porządku? Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, proszę państwa. Teraz widzimy, jak pan notariusz plombuje worek z nagrodą pieniężną. Stwierdzam obecność kwoty 50 tysięcy PLN przekazanej przez pana Józefa Stokrotnego. Taniu, co to jest PLN? To złotówki. A nie lepiej by było PLZ? Tak, Żelaka o złożenie nagrody do depozytu. Właśnie byliście państwo świadkami złożenia nagrody do sejfu, przy którym czuwa sam komendant Grzelak. A ja ze swej strony namawiam gorąco do szerokiego udziału w maratonie tańca i loterii fantowej. I może za pozwoleniem. Proszę bardzo. Poproszę do mikrofonu przewodniczącą koła Dąbianek, założycielkę chóru Malwy z Dąbia, panią Janinę. Wszyscy wiemy, jak pięknie śpiewają nasze malwy. Pani Jasiu, tak na rozgrzewkę, przed maratonem, prosimy bardzo.
Zapraszam, zapraszam na estradę. Oto nasze malwy, brawa! Brawa! Trzy, cztery. Kochani, bawmy się, bawmy się! Pani też by się przydało takie 50 tysięcy, co? Na szkołę by nasz prezes dał, a nie na to pajacowanie. Od naszego prezesa dobroczyńcy na szkołę. Ja nie mogę bez pokwitowania. Nie, nie, nie mogę. Trudno takie czasy. I kręci to aż 50 tysięcy. A sponsorem tej zabawy jest pan okropny, łaskawy. Można wygrać całkiem nowe super auto terenowe. O, no, elegancko. Brawo nasze malwy! Mocne brawa, proszę państwa, dziękuję. Dziękujemy bardzo pani Janynio, dziękujemy, było naprawdę dobrze. Proszę państwa, a teraz wielkimi brawami powitajmy Jessica. A teraz, kochani, czas się zatrzymał, bo teraz... Rozpoczyna się maraton tańca w Dąbiu i kochani, wszyscy razem rozpoczynamy odliczanie. Uwaga! 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatnie słowo poprosimy panią Janinę. Proszę państwa, start! Jedźmy do szpitala, proszę cię. Ja muszę do dziecka, zrozum. Załatwimy sprawę, to pojedziemy. Gdyby zaistniała potrzeba, to ja mogę... Przepraszam, zejdę na chwilę, zerknie pan na sejf. Dziękuję. Ja mogę zaprezentować moje wiersze, to znaczy mojego autorstwa. Ty, Boski, on ma takie same adytki jak moje. Ty. Bo ja się z tym sprawę za siebie. A ty przestań już! Nie powiedz, że kurwy są do ruchania, a nie do gadania. Nie ty! Kurwa cię zabij! Stań! Powiedz mu, nie chcę! To mów! Nie! Tak ci łatwo nie pójdzie, Myciu, wiesz? Synka masz. Maciuś ma na imię. Chory w szpitalu leży. Nie uważała jak robi, to niech robi jak uważa. Stań! O, patrz, Jaćka. Jak ta wiatrobylna naszemu Mietkowi głowę suszy. Ja to bym się w ogóle nie cackał, tylko od razu pogonił. No jak Bolek pogonił Piotrka, to ten wyszedł jak przyszedł, w jednej koszuli i w jednych gaciach. No, i z marynarką ze ślubu. Mała strata! Coś ty powiedział? Co zrobiłeś z moim synem? Czego ten twój Piotruś naszej Monisi nie zrobił, lepiej zapytaj. Daj spokój! Zaniosę Monicy coś do jedzenia. Ładnie prowadzisz, Miśku. Zupełnie jak tatuś. No wiem, wiem, łobuz jest, ale... No przestań, mama. On cię olał i nigdy nie wróci. Nie mów tak, synu. Panie konferansjerze, proszę nie lać Jessyczce. To szkodzi na struny głosowe, prawda? Jessyczka? Nie, dziękuję, nie piję. A nie mówiła? No, ale no? Z wójtem się pani chyba napije. Nie, nie. No, Jess, nie wygłupię się. Nie będzie pochwalony. Na wieku wygłupamy. Duże piwo bez pianki. Gorąco. No. Siostro Geniu, jak tu jest na małych paciorkach różańcowych dla jego bolesnej męki, to 3 razy trzeba? Skąd mam wiedzieć? No, święty Boże, święty mocny, to 3 razy. To dla bolesnej męki też może być ze 3. No to niech siostra Genowefa zostanie z Bogiem. Z Bogiem, z Bogiem. No, z Bogiem, nie zawracaj głowy, siostrze. I tam se czy. Po co z nim gadasz? Znowu chcesz mieć kłopoty? Idź do domu, prześpij się. Weź chociaż coś zjedz.
A kuponu siostra nie bierze? Nie mam czasu na głupoty, robota czeka. Ja sobie wezmę. A może pani Jessiczka by nam coś ładnego zaśpiewała? O, no, 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 Jess, zaśpiewaj. No, dalej pod ten maraton. A pan, panianku? Ja dziękuję, ja jestem w pracy. No to pod ten maraton. No, to Jess. Zdrowie, pod maraton. No dobrze. Lukas, piątka profesjonalna. Ja wiem, że chcesz tak bardzo dla mnie szczęścia, więc nosisz mnie na rękach, ciągle mówisz, jesteś piękna. Co? Z najczystszego źródła. Ja jestem inna, inna ja jestem. Nie będę słodka, jestem inna niż byś chciał. Ja jestem inna, inna ja jestem. Nie będę słodka, jestem inna niż byś chciał. Ty wiesz, że chcę komedy nie udawać. Pomiędzy nami sprawa czysta musi być jak łza. I wiesz, że chcę wolna być przy tobie. Inaczej żyć nie mogę, w złotej tacy nie potrafię, bo ja jestem inna, inna ja jestem. Nie będę słodka, jestem inna niż byś chciał. Ja jestem inna, inna ja jestem. Nie będę słodka, jestem inna niż byś chciał. Jess, gdzie ty idziesz? A co, smutno ci będzie? Lepiej pilnuj tej swojej Danuśki. Kochani, czadu, dajcie z siebie wszystko, bo tak się bawi Dąbie! Ej, Dąbianie, podtrzymajmy naszych maratończyków na duchu i wszyscy razem głośno odpowiadamy. Tak się bawi, tak się bawi Dąbie! Tak się bawi Dąbie! Tak się bawi Dąbie! Czego znowu chcesz? Nie łaź za mną! Mówiłam ci, żebyś za mną nie łaził. Ładny widok, co? Widok jak widok. Ty jak ty masz na imię, Jasiu, Stasiu, bo zapomniałam. Krystian. Co to wymyślił twoja matka? Nie mam matki. Aśka. Wiem.
Cześć. Szkita mnie obciera. Mocno? Zajebiście mocno. Dobra, dawaj, ja podawam. Weź mi pomóż. Nie daję rady. Co? Nie daję rady. To może się siostra oprze o mnie. Troszkę bym się oparła. Śmiało. Się troszkę oprę. Mamo. Mamo, niedobrze mi. Wytrzymaj jeszcze trochę, Miśku, no. Zaraz pawia puszczę. Jezu, synuś. Co? Pogadaj z nim. O czym? O dziecku. Przecież pijany jest. Co się tak wiercisz? Zmęczona jesteś? No trochę. Dać. Dasz radę? A kto da radę jak nie ja, co, Manisie? Zostaw, regulamin mnie pozdrawiam. Co? Zostaw. Ten mały się zeżygał, trzeba zrobić przerwę. Dobrze, dobrze. Proszę państwa, ogłaszam 10 minut przerwy. Takiej higienicznej. Można wziąć prysznic właśnie tam w szkole. Albo dla odmiany posłuchać pięknej recytacji poezji napisanej specjalnie na dzisiejszy wieczór przez nauczycielkę tutejszego liceum, panią Sławę... Sławę Wnukówne. Zwaną przez tutejszych licealistów po prostu Szymborską. Proszę bardzo. Dziękuję. Jestem z Dąbia. Jestem płaczącym dębem. Wrastam głęboko korzeniem mej samotności, łącząc się z podziemnym źródłem mego pragnienia, którym jesteś, który czekasz. Hey. Od organizatorów? Dawaj szkło. Wysyłam do ciebie liście jak listy. Zdrowaś Mario, łaski pełna. Zdrowaś Mario, łaski pełna. Zdrowaś Mario, łaski pełna. Po 50. Codzienność jest zimna, szara, nieprzyjazna. Sprawia ból. Chcę? Nie, nie chcę. Danuś, Danuś, bałeczki na żołądek. A tylko bałeczki. Przepraszam pana, to jest damska toaleta. Proszę stąd wyjść. Buzię sobie umyj. Nie chcę. Umyj sobie, to się lepiej poczujesz, nie? Przepraszam, to jest damska toaleta. Przecież to jest jeszcze dziecko, nie? No dziecko, nie dziecko, ale ci męskiej. A to jest damska. No, tylko dam tu jakoś. Nie widać. Dobra, mama. Czemu ty właściwie trzymasz stronę Mika? Wiadomo, że twoją, ale weźcie sobie na rozum, dziewczyno, że ciąża trwa 9, a nie 10 miesięcy. Ale to lekarz się pomylił, dawał mi leki na podtrzymanie. No co, nie wiem, no to niech lekarz mu powie Mietkowi o tym. A ty nie możesz mi powiedzieć. Aga, ja się nie chcę wtrącać. Tańczysz z nim, przytulasz się do niego i mówisz mi, że nie chcesz się wtrącać. No tańczę, no ale to chyba jeszcze nic nie znaczy, tak? Dla mnie znaczy! Niby co? Jesteś podła. Ja jestem podła? Podła zdzira! Wiesz co, z kurwami ja nie będę gadać. A twój Piotrek to dobrze wyszedł na tym, że go twój ojciec przepędził. Przynajmniej znajdzie sobie kogoś normalnego. Zamknij się. Ty się zamknij! A ty co tutaj robisz? A tak się kręcę przy kościele. Różne rzeczy umiem naprawić. Na przykład? Organy. Samochód. Telewizor. Ostatnio nawet kombajn naprawiłem. A kolczyk? Wszystko umiem naprawić. A czyjeś życie? Muszę mieć narzędzia. Zaczekaj tutaj.
Mogę jakoś pomóc? Nie, nie. Pokarm mi wrócił. Idź już. Idź już. Co ty się tak kumplujesz z tym Krystianem? Chcesz podpaść prezesowi? A co cię to obchodzi? Nie, no tak tylko mówię, no, bo będzie dym, nie? Dobra. Weź ty się ode mnie odwal, co? O, już jest dym. Ochrona! Spylamy! Nad stosem wyszywki wściekie. Nikt tego nie widzi oprócz różnokolorowych okładek. Coś my mamy pecha dzisiaj do siebie, co, kolego? Zamykam oczy i jestem wreszcie sobą. Z tobą. A gdzie ta gitara? Andrzej! Andrzej! Musimy iść, bo nas wywalą. Nie dam rady, ten chuj mi złamał nos, muszę jechać do szpitala. No ale co, mam i tak zostawić? Ty zostań, ja posiedzę przy dziecku. No idź, znajdziesz sobie kogoś do pary. Dobrze się pani czuje? Wstajemy. Wstajemy. Zaczynamy odliczanie! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dla spóźnialskich 1,5. 1, start! I zaczęliśmy z kopyta, proszę państwa. Widzę, że kilku par brakuje. Nie ma pary 6, nie ma pary 9, ale utworzyła nam się nowa para. 69. Czekałem na moją Irusię. To jest, proszę państwa, zgodne z regulaminem. Tak zwany przywilej korzyści, jak w piłce nożnej. Ja tam wtedy... Jeciu, a jak mnie tak wziął tę Monikę na ręce, jak ona się tam do niego przylepiła, to mi się oczy zaśkliły. Ładna para, tylko szkoda, że się to życie tak toczy, jak nie tak. I bawimy się i tańczymy, proszę państwa, aż po życia kres. I kupujemy kupony, zbieramy kupony. Dom wie górą. Całą kasę dźwignęli. Fanty też. I gitarę. Bulek, czekaj, ale co? Pogoniłeś tego jej Piotrka, co? Pogoniłem. A Monika, co? A Monika tam na początku coś szurała, szemrała, ale potem już przestała. A Grysi powiedziała, że on nawet do łóżka nie chciał wchodzić. Monika wam tak powiedziała. No ona tak nie powiedziała, ona tylko powiedziała, że się wstydzi. A może on jaki impotent jest, nie? Może być. Nie, ja powiem. Powiedziałem mu do widzenia. Spierdalaj! Kryśka, zobacz, z kim ona tańczy!
Wstydzi się pani, że ze mną tańczy? Nie. Za synkiem. Chcę, żeby go chociaż mnie tak żywego zobaczył. Lekarz powiedział, że trzeba 12 tysięcy na same lekarstwa. Skąd ja mu wezmę 12 tysięcy? Tańczymy, proszę państwa. Nie zapominajmy, że w naszej loterii do wygrania jest wspaniały samochód terenowy. A w maratonie tańca 50 tysięcy złotych. Gotówką. Dąbię górą. Hej! Nic, nie chcę nic, lekko mi tak. Unoszę się i rozpływam. Nie muszę nic, nie chcę nic, powietrze drga. Rytm, w którym ja odpoczywam. Nie warto mówić, bo coś nić. Wolę tu z tobą być. Skąd to znasz? To mój najstarszy kawałek. Nie warto mówić, bo coś nić. Wolę tu z tobą być. Super. Nasz pierwszy występ. Uczyłeś się śpiewać? Tam. W domu dziecka z chłopakami mieliśmy taki zespół. Jakby ci design zrobić, to dałbyś radę. Naprawdę? Napijesz się wina? Skoczę na jednej nodze. Ale nigdzie nie pójdziesz? Nigdzie! O, masz jakiś pomysł? Kurwa, masz... Wino. Jakie? Słodkie, gorzkie? Najlepsze. Słodko to ma w ustach Jessica, to nie Krystian? I co, obrzykłeś ją? Lepszą od naszych? Jebany. Coś się ta twoja gwiazda nie napracowała dzisiaj, co? Pewnie śpi gdzieś. Albo z kimś. Ty się o nią nie martw. Tylko nie zapominaj, dla kogo pracujemy. Okej? Okay? Słuchaj, zmiana kodu do sejfu. 1010. Jak? 1010. Znasz go tylko ty i ja. Wymierz kasę, jak wszyscy zasną. Tak jak było ustalone z prezesem. Okej. Okay. Thank you.
Chodź. No chodź. Przez pierwszy miesiąc w wojsku miałem szlaban na przepustki. To co się przejmujesz? Nie przejmuję się, tylko mnie to wkurwia. Nie będzie mi kurwa burczeć, że dziecko chore. Że chore to nieszczęście. A że nie twoje, to inna sprawa. Oszukała mnie, suka. Ale ty się mnie tak nie przejmuj. Znajdziesz sobie lepszą, fajniejszą. Ty to takie rzeczy z dziewczynami robisz, że ci się żadna nie oprze. No, ty, Monisia, też jesteś niczego. To koniec, przyjaźni, Monika! To też! To koniec! Ty się licz ze słowami lepiej, wiesz? Z takimi jak ty, to się nie ma co liczyć. Z jakimi, no? Z jakimi, co? Z takimi, co to cudzych narzeczonych kradną. Nie wstydź ci przed ludźmi. A tobie nie wstydź chłopu z tego bachora ściskać? Dobrze wiesz, że to nieprawda. Się dziwisz, że z inną tańczy. Z cudzą żoną tańczy. Odpierdol się! A 11 przykazanie pamiętasz? No. Każdy jeden prąd jest cię w stanie zabić. Albo wzbogacić. A 7 pamiętasz? Pamiętam. Ale nie praktykuję. Bez tego bym nie chodził. Hej, Dąbianie, jak się bawicie? Bo my się tu w Dąbiu wody nie boimy, dla super nagrody i w deszczu tańczymy. Tu jest muza, jak coś tutaj jest delikatnie głośno, tylko nie przesadzać. Poza tym nic nie ruszać, dobra? Za chwileczkę będę. Poproszę jeszcze dwie buty. Weź te buty. Te płytki po 20? Podycha jedna. Pody. Fajny sprzęcik, co? No, nawet ma komputer. No, do domu cię mamusia wołała. Nas? W taką ulewę? Was. A 12 pamiętasz? Każdy jeden prąd jest niebezpieczny, zwłaszcza co? Kiedy z nieba leci woda.
deszcz niespodziewanie przestał padać. Myślę, że... Tylko cię proszę, Mietek. I ciebie, Monika, jeżeli kiedykolwiek byłaś moją przyjaciółką, że jak wygracie ten maraton, to żebyście mi chociaż pożyczyli te 12 tysięcy, bo inaczej nasz mały umrze. Czyli mały? No i mój Mietka. No, jasne. Ty co? Miśka. Ty! Widzisz to, co ja? Uwaga, proszę państwa, nie przerywamy tańca! Nie przerywamy tańca! To tylko mała awaria techniczna, która zaraz zostanie naprawiona przez naszych specjalistów! Po prostu... Nie męcz się pan, mam tubę w radiowozie. Proszę państwa, wyobrażamy sobie, że muzyka gra nadal, my nadal tańczymy, bo do wygrania jest 50 tysięcy złotych. Kto nie tańczy, odpada z maratonu. Młody, ja ci mówię, ty z teściową nie wygrasz. No. Człowieku! Olej. Ale jaja, elektryka pierdyknęła. Olej, no. Wodz pod czerwień. Czemu takie zielone? No, bo pod czerwień, no. No. Znaleźliście komendanta Grzelaka? Nie odzywa się. Cały dzień go szukamy. Musicie go znaleźć. Jego syn miał wypadek. Tu Grzelak. W jakim stanie jest syn? Odbiór. Nie wiem, karetka go zabrała. Już jadę, bez odbioru. Napraw mi to, kurwa! Jak, wszystko wysiadło. Co jest? Utargu pilnuj, bo ci zapierdolą. Nie kombinuj. Co się stało? Rezerwowe zasilanie tu masz? Proszę, tu się naciska i już. Raz. A ja muszę jechać, natychmiast. A safe? Muszę. Uwaga, proszę państwa! Nie przerywamy tańca! Tańczymy! Dobrze, góro! Co jest? Bieg po zdrowie im zrób. Co? Żeby ich zmęczyć. Uwaga, proszę państwa! Ogłaszam 10 minut przerwy, a potem niespodzianka.
Siostro, masz jeszcze tutaj gniazdo siłowe? Wszystko tu mam, tu z boku. Zawsze mi się tak układa, że żeś mi się odechciewa. To wszystko jest popierdolone. To idź się powieś. To wszystko przez ciebie, szmato! Gdzie? Jesteś pojebana. Ty jesteś pojebana! Ale to lekarz się pomylił, a nie ja. Kazał mi wykaść te warstwy na podtrzymanie, to urodziłam później. Nie możesz tego zrozumieć? No ja rozumiem, rozumiem, ale to jeszcze nie jest powód, żeby pieniądze żebrać. Jak se z Mietkiem wygramy te 50 tysięcy, to ze z nimi zrobimy, co będziemy chcieć. No już. Ale ty się na mnie mścisz, że ci się z Piotrkiem nie ułożyło. To się na mnie mścisz! Piotrka, odpierdol się, odpierdol od niego, bo każdy ma swoje życie i se o nie dba jak umie. Spokój ma być! Bo obie pory jak wytrzaskam! Nie wstyd wam? Jak wygram maraton, to dam ci tą kasę dla dzieciaka. Gdzie ja zresztą będę teraz tego starego szukać? Zresztą po co mi on? Pijak jeden. Jak chcecie, to się pozabijajcie. Proszę państwa, mamy prąd. Mamy światło z Bizona. Proszę państwa, wielkie brawa. A teraz niespodzianka. Proszę państwa, po awarii, która okryła nas mrokiem i chłodem, urządzimy sobie na rozgrzewkę mały bieg po zdrowie. Jaki bieg? Proszę państwa, biegniemy w parach, biegniemy 10 okrążeń naokoło latarni i uwaga najważniejsze, dwie ostatnie pary odpadają z maratonu. Start i meta przy pani Jasi i pani Danusi. Danka, wszystko gotowe? Gotowe. Zaczynamy odliczanie, proszę państwa. Zostaw ją! Zostaw ją! Osrało cię, ojciec, zostaw ją! Porządek z tą kurwą robię, żeby ci nie bruździło. Chodź mi. Pojebało cię! Zostaw ją! Dla ciebie to robię. W dupie to mam. Wypierdalaj, nienawidzę cię. Wypierdalaj stąd! Agnieszka, przepraszam cię. Przepraszam. Zaczynamy odliczanie, proszę państwa. Chodź szybko. 10, 9, 8. Chodź szybko, kurwa. 7, 6. No, powoli, powoli. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Z Mietkiem biegnie. I ruszyliśmy z tym koksem, proszę państwa! Przypominam, że dwie ostatnie pary odpadają z maratonu. Jednak rzuć tą latawicę! Z Moniką biegnij! Monisia! Co ty robisz? Całkiem jej odbiło! Jednak musicie wygrać! Ona mówi prawdę! Musicie wygrać! Biegnijcie! Jednak biegnij! Kolejna para, 12/6, zostaje w tyle. Monika! Dasz radę, Monika! Proszę państwa, pomóżmy im gorącym dopingiem. Proszę państwa,
Jak Państwo widzą, para z numerem 4 zrezygnowała z dalszej walki. Podziękujmy im za wspaniałą sportową postawę. Walczyli dzielnie, pokonały ich zmęczenie. Cóż za wzruszający moment. Jesteśmy świadkami sportowego zachowania partnerki z numerem 9. Monika, co jest? Co ci się stało? Ludzie, ludzie, ratujcie, no! Zróbcie coś, ludzie! Monisia, wezwijcie pogotowie! Proszę Państwa, jak wszyscy widzimy, para 12 łamane przez 9 wypada z gry. Nie martw się, synku. I tak ci znajdę tatusia. Mamo, ty mi wystarczasz. Kochany jesteś. Dobrze, nic się nie martw, córeczko. Ja z tobą pojadę. Nie chcę was znać. Ona nie chce, żeby z nią jechać. Monika, ja z tobą pojadę. I tak muszę jechać do małego, do szpitala. Ja z nią pojadę. Ona nie chce, żeby z nią jechać. Mietek, jak jesteś facet, to wygraj dla niej ten maraton. Proszę Państwa! Proszę Państwa, gdzie dwa rąbią, tam wióry lecą, jak to mówią, prawda? A my wracamy do naszego show must go on, czyli maratonu tańca. Pamiętajmy, że do wygrania jest wspaniała nagroda pieniężna. Tak trzeba, to nie leziesz! Nie mogę! Zastrzyk potrzebuję. Co? Zastrzyk! Może to gangrena. Wiesz co? Sam jesteś gangrena. Nie idę! Słyszysz, nie idę! Chodźcie! Chodźcie! Zatańczysz? Zatańcz, proszę. A my nie przerywamy naszego maratonu tańca i pamiętamy, jak wspaniałą nagrodę można wygrać. Agnieszko. Przywieźli tu moją córkę z krwotokiem. Nazwisko? Grzelach Monika. Na końcu korytarza. Patologia. Dziękuję. Proszę. To nie są żarty. Musi pani leżeć pod kroplówką. A jak długo? Ile będzie trzeba, pani Moniko? Grzelak
No to jakaś epidemia. Dzisiaj rano przywieźli do nas samobójcę. Rzucił się pod pociąg, też Grzelak. Piotr Grzelak. Piotr Grzelak? Przecież to jest mój mąż. To jest mój mąż. Nazwisko? Czyje ma? Twoje. Maciuś Bielski po tacie. Przepraszam cię, Agnieszka. Większość parów padło, ale kilka nadal dzielnie walczy, pamiętając, że do wygrania jest 50 tysięcy złotych polskich w gotówce, a w naszej loterii fantowej wspaniały, ekskluzywny samochód terenowy. Ja ze swej strony jestem bardzo szczęśliwy, że tak kulturalne imprezy śpiewu, tańca, dobrego humoru, muzyki na stałe zagościły w naszym pięknym kraju nad Wisłą, tak cudownie ostatnio roztańczone. Więc bawmy się, kochani. Tańczmy. Proszę księdza, niech mnie ksiądz wyspowiada. Teraz. A kiedy? Nazywam się Bielski Mieczysław. Ostatni raz byłem u spowiedzi świętej przed wojskiem. Obraziłem Pana Boga, że nie wierzyłem w uczciwość swojej narzeczonej. I kurwą ją nazwałem przy ludziach matkę syna mojego. I jeszcze o ślub chciałem prosić. Uszedłem z domu, bo ty nic nie zrobiłaś, żeby mnie zatrzymać. Głupia byłam. Przepraszam. Nie chciałam, żebyś poszedł. Nie chciałam. Kiedy jechał ten pociąg, wiedziałem, że za chwilę zginę. Pomyślałem sobie, że przecież moglibyśmy adoptować jakieś dziecko. Chciałem żyć. Chciałem. Ale było już za późno. Potem poczułem straszne zimno na czole. Otworzyłem oczy. Zobaczyłem anioła. Piotrek? Jestem w ciąży. Wiesz, powtórzyła się dwa... Halo, halo, stop! Dokąd? No, siostro, z nogą do lekarza. Na końcu korytarza. Synku, co się stało? Jak się czujesz? A wy? Co tu robicie? Przepraszam bardzo, lekarza dyżurnego szuka. To on. Ten, co mnie od śmierci wyratował. To on, ten anioł. Nie biegaj, cholera jasna!
Sasza! A po nogach będę bić. Twój rozmiar? Alek. Co jest? Wyjąłeś ją? Co? Nie udawaj głupiego, sejf jest pusty. No co ty pierdolisz? Ogłaszaj przerwę. Nie wierzę ci. Prezes też ci nie uwierzy. Uwaga, proszę państwa. Ogłaszam przerwę, taką normalną przerwę. Przerwa. Można się częstować napojami regeneracyjnymi u pani Danki. Obudka! Przewiń taśmę. Przegięliście. Możesz się pieprzyć z moim mężem, ale kasy wam nie daruję. Że co? Żeton. Halo, panie prezesie? Tak, to ja, Danka. Plan nie wypalił. Zwinę mi całą kasę. Nie wiem kto, nie wiem. Skąd mogę wiedzieć? Ty, a czemu oni się tak świecą na niebiesko? O kurwa. Gdzie byście byli? Prezes was zajebie wszystkich. O, od prezesa. Zatrzymać konferansjera. Oje! Ej! Dzwonię do ciebie, Alek. Co się dzieje? Alek! Spieprzamy. Powiedz, co się dzieje? Do widzenia, panie doktorze. Do widzenia, do widzenia. Stop, 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 że? Umiesz to uruchomić? Umiem. Panie wójcie! Halo! Halo! Halo, panie wójcie, może pan otworzyć? Tu, może pan otworzyć? O! A kto was tak urządził, panowie? Szybko, antena! Te skróty! Przetniemy im drogę! Ruchy, młody, ruchy! Thank you.
szukali nas. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ani przecież wie, że ja dla miasta, dla ludzi, nie dla siebie. Wiem, wiem. Ty dokąd? A co to siostro obchodzi? Nigdzie nie pojedziesz, ja ci nie pozwolę. Muszę ją znaleźć, muszę! Kogo? Krystian! 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 Nie muszę, nic nie stanie. O własne dziecko mam się nie martwić. Danka! Przecież wiadomo, że dobroczynność musi się zwrócić, no nie? Ja i tak wyjdę na swoje. Mam to ubezpieczone. A tego skurwysyna zabiję. Panie prezesie, nie wiem, jak to się stało. Wszyscy zniknęli. Wiem, wiem. Jezus Maria! Nie wiesz, co zrobiłeś z Forsą? Nie wiem, no. Nie wiem, gdzie ją zostawiłem. Chyba w szpitalu pod tym cholernym łóżeczkiem. Kurwa! Przemuś! Kurwa, ja już samo nie mogę. Ja cię, kurwa, kiedyś zabiję, no. Rozumiesz? Kretyn. Uważaj! Uważaj! Krystian! Boże! Puszczaj mnie! Krystian! Puszczaj mnie! Nie puszczaj mnie! Zatrzymaj to! Zatrzymaj to, ja wysiadam! Jak chcesz, ale z nami koniec. Doktorze! Doktorze, szybko, niech go pan ratuje pomocą! Szybko, doktorze, tutaj! Oddycha? Żyje? Żyje, oddycha? Bez tego bym już nie żył. Nie muszę nic, nie chcę nic, lekko mi tak. Unoszę się i rozpływam. Nie muszę nic, nie chcę nic, powietrze drga, rytm, w którym ja odpoczywam. Dzień dobry, ja rozmawiam z matką Maciusia Bielskiego. Proszę panią, nie umie pani tego wytłumaczyć, ale u pani dziecka nastąpiła nagła poprawa. Tak, jego obecny stan zdrowia pozwala mi wypisać go ze szpitala. Tak, mogą państwo przyjechać i zabrać go do domu. Jeszcze jedno. Przy inkubatorze znaleźliśmy reklamówkę z dużą kwotą pieniędzy. Jest zabezpieczona u mnie. Do widzenia. Wolę tu z tobą być. Nie musisz nic, nie chcesz nic. Lekko ci tak.
unosisz się i rozpływasz. Nie musisz nic, nie chcesz nic, powietrze drga. Rytm, w którym ty odpoczywasz. Nie warto mówić, po co śnić. Wolę tu z tobą być. Nie warto mówić, po co śnić. Wolę tu z tobą być. Nie warto mówić, po co śnić. Wolę tu z tobą być. Nie warto mówić.